otrzymałem propozycję od pani premier w związku z taką, a nie inną sytuacją w rządzie. Udało mi się do tej pory dokończyć pewne projekty w Sejmie, w związku z czym mogę z takim bez obciążenia psychicznego przyjąć nowe wyzwanie. Oczywiście w pierwszej kolejności to jest realizacja postanowień z exposé pani premier i ruszamy w Sejmie z pracami nad przygotowaną jeszcze przez ministra Grabarczyka ustawą o pomocy prawnej, bezpłatnej pomocy prawnej. To jest największe wyzwanie, które przede mną zostało postawione przez panią premier. Po drugie, uproszczenie i wprowadzenie zasad elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Przypominam, że udało się pewne rzeczy już osiągnąć, natomiast w tej chwili kończymy w Sejmie pracę i trzeba będzie po prostu te przepisy wdrożyć. Usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. No i kwestie bezpłatnej pomocy prawnej. Jeśli chodzi o inne pomysły, resort sprawiedliwości na szczęście nie jest takim resortem, gdzie można pozwolić sobie na jakieś eksperymenty, więc będzie to ta dobra kontynuacja i wprowadzenie najważniejszych reform. Zawsze mówię, że po pracy należy oceniać człowieka. Oczywiście wzdycham, kiedy osoby, które mnie nie znają, potrafią coś o mnie powiedzieć, oczywiście krytycznego, natomiast mam doświadczenie sejmowe, mam doświadczenie samorządowe. Jeśli chodzi o przygotowanie teoretyczne, to też uważam, że bez tego nie mógłbym się podjąć takiego wyzwania. Dlatego też wierzę w to, że po zakończeniu tej misji będę szczerze rozliczony z tego, co zrobiłem. Nie boję się wyzwań, dlatego wiek nie stanowi tu przeszkody. Kilkakrotnie już rozmawiano ze mną wcześniej na temat pracy w resorcie sprawiedliwości, natomiast uznaliśmy, że to, co dzieje się w Sejmie i kwestie przede wszystkim reformy prawa cywilnego, nad którą czuwałem w Sejmie, wymagają jednak stałej mojej obecności tam. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny. Ja w imieniu Sejmu bardzo często stawałem, broniąc określonych rozwiązań ustawowych, często skutecznie. A więc tutaj również miałem sporo pracy, ale nie było to jakieś wyjątkowe zaskoczenie, natomiast niewątpliwie jako dla osoby, która pracuje pierwszą kadencję, stanowi to wyróżnienie, że doceniono tą dotychczasową moją pracę. Staram się zawsze wywiązywać z zadań, które przede mną postawiono. 4 lata temu wyborcy postawili przede mną określone zadania, wybierając do Sejmu. Wiem, że pracę wykonałem dobrze. Wiem również, że będę robił wszystko, ażeby w tej ostatniej części kadencji na finiszu, jako minister sprawiedliwości, dokończyć najważniejsze sprawy. Wtedy wierzę, że zostanę doceniony przez wyborców i że zostanę rzetelnie za to rozliczony, dlatego że to najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby działać dla ludzi, żeby ten pożytek z naszych działań mieli zwykli obywatele. Ja wierzę, że po zakończeniu tej kadencji będzie można pokazać to, co zrobiliśmy przez te 4 lata, w tym również przy moim udziale. Absolutnie Gliwice nigdy mnie nie stracą. Ja jestem posłem tej ziemi, ziemi gliwickiej, zabrzańskiej, bytomskiej, tarnogórskiej i takim posłem pozostanę. Oczywiście nie będę mógł być tak często, ale liczę na to, że każdy weekend będę spędzał właśnie tutaj w Gliwicach, w Zabrzu, bo to, tak jak ja zawsze podkreślam, najważniejsze jest, by mieć gdzie wracać i najważniejsze jest to, żeby być z ludźmi, którzy zaufali. Dlatego też mam nadzieję, że będę ten kontakt utrzymywał. Mam świetnych współpracowników, którzy bardzo mi pomagają. No i liczę na to, że tak pozostanie i wiem, że na pewno pozostaję tutaj w Gliwicach.